Siemeczko, jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj jedziemy sobie z trasy, gdyż zakupiłem nowy nabytek na moją gospodarkę. Coś, co bardzo ułatwi mi pracę przy krowach. Tak. Czyli kupiłem paszałek. Z paszałek zaraz będziemy wszystko mieć, zaraz widzieć dokładnie co i jak. Jaki paszałek kupiłem, za ile. To za chwilę będę wszystko wam opowiadał. Wszystko na spokojny border, oczywiście na podwórzu, ale to jest nie nowość. Jest sezon, nie ma czasu tutaj ogarniać sprzętu. Kupiłem taki paszołus. Marki, no Lizardowski paszołus. Jaki to jest dokładnie marki, nie pamiętam już. Wieczoralny. To jest paszołus używany. By nie było. Dla niego dałem 9400. Myślę, że jest to bardzo dobra cena. Nowy kosztuje w granicach po 24 tysięcy, więc myślę, że tak używany 6-letni paszołus, czy tam 8-letni, nie pamiętam dokładnie, nie patrzę na tabliczkę, znajomym nową, jednak kosztował, produkowany. No gościu sprzedał mi, był wystawiony za 11 tysięcy, ja utargowałem aż 1600 zł. 9400 mi wyszedł. A skąd pieniądze miałem? Pieniądze, już wam mówię, skąd miałem na dołożenie do paszołozu? Dałem belki słomy. Dałem belki słomy i dwie kulki tam belki właśnie siana, żeby mi starczyło. Na styk mi starczyło pieniędzy, bo jestem z tą 1700 zł na koncie. No powiem szczerze, biela. Uj, ale jest git. To co, wsiadamy do 30, podjeżdżamy. Ogólnie silo otworzyć, więc sprawdzimy ten nasz nowy nabytek w akcji. Dzisiaj tylko akcja oborowa, można powiedzieć, w pewnym sensie. Czekajcie, tylko jak to teraz zawiło. Paszowozem, no wiadomo, jeszcze nie robiłem. Jak ten paszowóz sobie mniej więcej ustawić, tak żeby to miało jakieś ręce i nogi. Dobra, czyli ja muszę ustawić paszowóz sobie inaczej, ale na początku musimy sobie przestawić naszą 30 długą. Niestety, jak widzicie, jedyna rzecz, która nadaje mi możliwość nabierania pasz, to jest łyżka, tak? To się bardziej powinno się na kromki przydać, wiadomo, krokodyl bądź wycinak. No ja takiej opcji tutaj pięknej nie mam. Ale na początku zobaczmy, ile to ma litrażu. 216 litrów chyba. Weźmy sobie zaraz dwie kostki, wrzućmy słomy. Włączmy sobie zaraz paszobóz. A sobie włączymy paszobozik, niech sobie to przemiesza. I będziemy sobie woli jakoś to ogarniać, ten temat. No jestem ciekawy, jak ogólnie mi to wyjdzie. Z tym mieszaniem. I co, odpalamy. 1.30 sobie chodzi już na full. Tańszy był sprzęt zawieszany, bo nie będę ukrywał, ale jednak chciałem ten ciągany, tak powiem, sprzęt, jednak lepiej to wychodziło. Czekajcie mi teraz, ciekawe czy tyle będzie elegancko. Cała pyzma się nawet ukryła, dobra. Więc co, bierzemy sobie cyk na powolutku, zobaczymy jak to nam wyjdzie. I jak to tam będzie się ładnie nabierało, jestem ciekawy. O, przepychamy teraz trochę tą pieczonkę. Ale to nic, musimy tak. Wałyżki. Pieczonki. A właśnie to jest najlepsza teraz skwina. Jak to sobie teraz to ogarniać? Czekajcie, no pogajmy sobie trochę z zewnątrz, ale patrzcie, pod paszowóz. Czekajcie, ja sobie połowa ustawię. Akurat to jest taki odcinek, w którym chciałbym bardziej grać sobie z zewnątrz. O, widzicie, lekko jednak tutaj ten tur nie domaga, tak powiem.
ale wiadomo, jakoś ten se trzeba radzić. Więc sobie tak, zobaczymy, czy w ogóle mi to wypali, ten pierwszy paszowóz. Tutaj. Jednak na tej osi jednak troszeczkę będzie problem. Trzeba będzie chyba go gdzieś indziej stawiać, żeby troszeczkę z górki był. Ta druga 30, która właśnie zasypuje. Tutaj wszystko. Zobaczymy teraz tak. Ile ma kostka siana? Pojemność 300, nie. Czyli teraz chciałem siano wziąć, ale 300 litrów. To mogę spiernić cały paszowóz. Pierwszy, no nie wiem, no zobaczymy. Pierwszy raz sobie robię. No i wyszła mi, co? Pasza mi wyszła. To mi za dużo poszło. Za dużo słomy, za mało siana, tak? Dobra, teraz zobaczymy. Wiecie, to jest kwestia nauczenia się. Po prostu kwestia nauczenia się, jak to dokładnie robić, tak? Nie będę tego, powiedzmy, cofał, nie będę cudował. Tak jak będę miał, tak będę na razie dawał. Nauczę się, to będę cudował troszeczkę tu inaczej. Pod tym względem, czekajcie, sobie włączę polową. Polowy bieg. Sobie jakoś to wykręcimy, jakoś to sobie rozdamy, widzicie go pod sieroną krową. To jest elegancko, teraz tylko kwestia, żeby paszowozik się załączył i żeby mi to działało wszystko, bo coś tutaj nie chcę teraz nie wykryć tego paszowozu, a wykrywało. Coś jest nie tak. No kurwa, to mi się odcinek się udał. No, zajebiście. Dalej pojadę? Może inaczej by trzeba pojechać. No. Czy modchaba młody, czy skończy mnie indziej? Chuj. Przyjebałem szoty. Pięknie. Pięknie, normalnie, kurwa, pięknie. Ale tak nie tak, teraz zrobię inaczej. Czy państwo, nie ma co się kurwa smucić. Patrzcie, ja się tu wysypię. Na ziemię. Ja paszobus rozdam. Poczekajcie, jak on tak podjechał sobie tam tą myszką zobaczył. Słuchajcie, no jak chcę dziś tak, będzie inaczej. Zawsze jest wyjście, proszę państwa. Zawsze było, jest i będzie wyjście. Mimo, że chciałem paszowóz przejazdowy, to mam szopę przejazdową i też, no nie styka mi to ładnie wszystko. Elegancko, no. Takie życie, nie trzeba się z tym liczyć. Ale, że jest ciągnik z torem, proszę państwa, ciągnik z torem, to sobie można życie lekko ułatwić. Jedziemy się, patrzcie, pod paszowóz. Powinnaś mi kurwa teraz sypać. Ale coś kurwa nie chcesz sypać, idioto. To za kurwa zjebany spot. O, coś było.
Ja no powinno mi kurwa sypać. No trzeba coś będzie zapomyśleć o tym, bo kurwa nie myślałem, że każdy mod trzeba na modkarstwo modkawa odpadać. Mówię, jest, pasuje, pasuje. To gówno. No i pierwszy paszał, pierwszy ten, no co zdanie, a czemu mi nie chce teraz paszałbus jako taką rozdać? Tak, żeby się kurwa nie spodziewał, co nie? No chyba, że po prostu trzeba kontroli wciskać. No słuchajcie. Ja to robię na szybkości, nie będę ukrywał. Nagrywam to w poniedziałek 25, wy to już widzicie 20. A ja bym tak teraz zrobił. Gdzie? Jest kurwa wyjście. Trochę chujowsze, ale jest. Można, można sobie poradzić. No to wybaczcie mi. No nie sprawdzałem tego bliskiego dobitnie. No bo to nie ma sensu bliskiego sprawdzać dobitnie. A jednak. Znaczy myślałem, że nie trzeba sprawdzać tego dobitnie. Niestety. Wszystko trzeba sprawdzić. Cyk. Ale słuchajcie, zawsze sobie wyjście można zrobić. Zawsze. No widzicie, nawet teraz. Wyjechać sobie do szopy. Wziąć, lekko sobie turem podjechać. Ogarnąć. Zawsze to jakoś będzie. Tylko czekajcie, kurwa, czemu ja nie mogę teraz tego zebrać? Pyk. A. Jakieś tam punkty, kurwa, jest kulminacyjny z tego, co widzę. Nie no, zajebiste rozdawanie. Ale zawsze jak wyjście jest. Jakoś sobie poradzić, zawsze się da. Nie w ten sposób, to winny, ale zawsze. Widzicie. Dobra, jedziemy z następnym paszowozem. Trochę lipa wyszła w początku, ale widzicie, da się ogarnąć tak, żeby to działało normalnie? Da się. Pyk. Kurwa, jak to co nie wjechałem. Jebałem jeszcze. Dobra, no ale mówię, zawsze jakoś tam iść jest. Dziecka z tym zawsze się jakoś tutaj jeszcze wspomoże. W tej sytuacji. No, co tu więcej chcieć? Moim zdaniem nie jest tak źle. Gdzieś tam iść się, jakoś, wiecie. Iść się zawsze z sytuacji znajdzie. Teraz tak, dwa łyżki kiszonki. Nie widzę, że troszeczkę pewnie wylecie albo za ziemię, tak. Czy mi zagrać to? Tak, musimy robić na zewnątrz kamerą. By nie odpierdalać lipy. Te kiszonki to za dużo nie będzie. Ale ja podpadłem, że teraz będzie na pewno efektywniej przy hodowli. Te pieniądze paszałoby skupić, to musi znać, że to nie są wcale za pieniądze.
Właśnie jesteśmy na takim etapie hodowli, że no, jakby nie patrzył, to nie musimy się pójść tutaj spinać. Muszę jakiegoś tego pożaru z wielkiego mieć. Troszeczkę wrócimy mi sobie kostkę słomy. To jest tak. No i musimy parę kostek siana włożyć prawdopodobnie. Żeby nie było tak jeden do jednego. Wszystko będziemy teraz sobie sprawdzać. To jest tak 300 kilo siana. 300 są jest... Aha. I tak musiałoby być. No i jeszcze jedna kostka siana i finito. I finito, proszę Państwa, i jest elegancko. O, i patrzcie, jest sobie, zaraz zrobimy cyk z powrotem. Ciapniemy sobie na stecznym. Trochę czasu na kieszonkę najechać, ale wiecie, że te kieszonki zaraz pójdzie tyle, że tego nie ogarniemy do końca. Właśnie, bo 800 jest kieszonki. No szkoda, że nie mogę jakoś tutaj kliknąć, żeby się to wysypywało, no. Chyba, że muszę wyłączyć paszogus. Teraz tak sobie na szybkości sprawdzimy, ale jednak chyba widzę, że faktycznie tutaj tego się tak nie da zrobić. Szkoda. Chyba, że pojedziemy do drugiej strony, zobaczymy, wjedziemy. Wiecie, no chcę zobaczyć wszystkie rzeczy, które no po prostu może to jest moje niedopatrzenie. To nie ma jakiegoś tutaj letniego moda. Tutaj powinien mi kolidować. Ale chyba jednak coś tutaj. Jednak coś jest i mi tutaj zbytnio nie pozwala. Zbytnio ładnie ogarniać tematu. No co poradzić? Nie poradzi człowiek na to nic. Jest tak, jest i tak będzie musiało być w tym momencie zrobione. No i może później jakoś się może próbuję jakoś pokombinować, może poprzez dalej trochę ten paszobus. Ciężko mi stwierdzić, aż tak się na modach nie znam. No ale jednak to i tak lepsze jest takie do rozdawania, bym wcale tego nie mógł rozdawać. Ja to trzeba będzie po prostu wymienić paszobus na coś innego i tyle. To mnie trochę smutek kurwa załącza. Ale za to trzeba pokombinować sobie pod tym względem, bo tak to co czek nie miał z tego. Dobra, już na razie chyba wszystko to będzie na spokój. Tą sobie weźmiemy. No bo trzeba jednak podrzucić ten paszę całą teraz. No, przy dogonieniu troszeczkę się robi upierdliwie, ale co my tak to tego ręcznie nie robimy, tylko robimy to paszowozem, więc poszło do tego, czy poszło chyba na to samo, powiedzmy, na 600, nie poszło wcale. No. Ja to czek mogę się kurwa realnie, nie wiem, powiedzcie. Wiecie mi, moi drodzy, jak to grać kurwa realnie. Pojedzie jak paszowóz. Ma sobie zwiększyć robotę. Ulepszyć robotę. Tu się okazuje, że jeszcze gorzej wychodzi, bo zamiast sobie ulepszyć. No tak w sumie nie jest jakoś tam tragicznie, ale jednak kurwa, trzeba przewestować, żebym nie musiał jeszcze tutaj łyżką cudować. No trochę nie za bardzo to, nie? Ale... Tam. Tak lepiej ja bym sam tego nie miał. Albo ogólnie ta szopa mi tak noci. Bo tego nie sprawdzałem. No jeszcze 1400 litrów. Czyli ten paszobus jeszcze robimy. Chyba nie będziemy kończyć, bo troszeczkę powiem. Zdenerwowałem się z jednej strony, ale dobra. Powoli przechodzi, jakoś tu sobie będziemy ogarnąć. No co, taki widok na nasz nowy napytek. Kończymy odcinek, więc w dzisiejszym byłoby to na tyle. Jeśli tak, jeszcze nie wiem, czy to podoba się, ciepłe komentarze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.